był główny ten problem kancelarii, które powstawały po roku 18. Powiedziałbym, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku nas troszkę zaskoczyło. W takim sensie, że od samego początku, od listopada i nawet jeszcze wcześniej przecież, należało zorganizować państwo od zera. A państwo to także, a w dużej mierze administracja i sprawna obsługa kancelaryjna tejże administracji. W 1918 roku należało od nowa zbudować wszelkie struktury, a zajmowali się tam ludzie pochodzący z trzech różnych zaborów. Zatem w efekcie w administracji funkcjonowaliśmy trzema różnymi systemami kancelaryjnymi, które od 1918 roku zaczęły być łączone w jeden specyficzny mit na poziomie centralnym. Czytając prasę tą z okresu, zetknął się pan z historią, która pana zaskoczyła, bądź też jest anegdotyczna rzecz, o której byśmy nie pomyśleli, a wtedy była problemem? Borykano się z rozmaitymi problemami, chociażby brak papieru, czy brak ołów. Ja myślę, że problemem dla petentów było powszechne palenie przy biurach. A, dobra, no to jak już do... Porozmawiajmy o sprawach trudnych. Do palaczy doszliśmy, no to palaczom było wówczas łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że w każdym miejscu można było sobie swobodnie papierosa zapalić, a na liście, w podręcznikach uczących efektywnej, sprawnej biurowości, na liście wyposażenia każdego dobrze zorganizowanego biura znajdowały się popielniczki, a w tychże podręcznikach urzędnikom nakazywano, czy zalecano, może raczej urzędnikom zalecano regularne opróżnianie tych popielniczek. Po 45 roku, gdybyśmy mogli krótko, bo to też teren pana badań, po 45 roku, gdybyśmy mogli podsumować tworzenie się administracji? Z jednej strony starano się powrócić do rozwiązań międzywojennych, tak żeby zachować ciągłość teoretyczną przynajmniej państwowości, ale z drugiej strony trzeba było wprowadzać nowe rozwiązania na wzór naszego wielkiego brata ze wschodu, na wzór radziecki, stąd też między innymi Gromadzkie Rady Narodowe w biurowości, natomiast początkowo powrócono do tych starszych rozwiązań z lat 1918-1930 do no już w tamtym momencie bardzo przestarzale zorganizowanej kancelarii dziennikowej. Po 1948 roku starano się powrócić do tych późniejszych rozwiązań międzywojennych. Zna pan świat kancelarii przedwojennych? Wszyscy żyjemy chyba w kraju takim mitem okresu międzywojennego. Tak. Słusznie, no potrzebujemy swojego opowiedzenia sobie samemu historii. Czy klimat tych biur, praca tych urzędników, zachowanie, wygląd, wyposażenie, czy znajduje to przełożenie na pana życie codzienne? Bo to kuszące, nie? Kuszące, tak. Momentami owszem, wszyscy wytwarzamy dokumentację. Nawet jeżeli tego nie wiemy, nawet jeżeli robimy to bezwiednie, a ja w moim życiu osobistym próbuję czasem te rozwiązania z okresu międzywojennego przełożyć. Na przykład używam kałamarza do takich moich osobistych zapisków.